niech to idzie. Czekałem na powrót waszej mości. Ten list powinien być zatwierdzony przez najjaśniejszego papieża i przez cesarza, ponieważ tylko oni mogą pozwolić nam na chrystianizację Prusów. Oczywiście. Przecież nie ma ważniejszego głosu od papieża i cesarza. Ich zdanie jest najważniejsze, ponieważ zostali wybrani przez samego Boga. Zaraz przyślę do nich mego sługę, który pozwoli im na zatwierdzenie tego dokumentu. Hej, sługo mój, chodź tu. Mam dla ciebie zadanie. Masz pójść do papieża Honoriusza III i do cesarza Niemiec z tym listem, aby zatwierdzili go. Jest to bardzo ważny dokument, nie zgub go. Najlepiej będzie, kiedy wyruszysz rano, ponieważ się już ściemnia, a nie chcemy, abyś trafił w nocy na jakiś złodziejaszków. Tak jest, najjaśniejszy panie. Ojcze Święty, przybywam na polecenie Konrada Mazowieckiego z Polski. Prosi Ekscelencję o przeczytanie listu i pozwolenie tego, co jest w nim. Zapewne ma coś bardzo ważnego do przekazania, skoro przysłał ciebie do mnie. A więc daj ten list. To wręcz niesamowite. Aż tak ten Konrad jest hojny. No cóż, w takim razie pozwolę mu na zrobienie tego dobrego uczynku. Konrad ma moje pozwolenie. Idź więc z błogosławieństwem, rycerzu. Niech Bóg ma was w swojej opiece. Guten Morgen, najwspanialszy cesarzu na tym świecie. Pochodzę z Polski od księcia Mazowieckiego. Prosiłabyś ty zatwierdził tenże list. Och wy Polacy. Ciągle coś ode mnie chcecie. No dobra, dajże ten list. O ja nie mogę, co ten Konrad sobie nabzdurał. Ale jeżeli taka jest jego wola, to otrzyma zgodę. Powiedz Konradowi, że otrzymał to, czego chciał. Ma moją zgodę. Wracaj do niego. Wróciłeś, mój sługo. Jutro ogłoszę wszystkim dobrą wiadomość. Nareszcie nie będziemy się już martwić ataków ze strony Prusów. No to wrobili się w bagno.